Drodzy parafianie, przeżywamy tajemnicę Boga, który w Jezusie Chrystusie wkroczył na trwałe w dzieje ludzkości. Zwracamy się ku światu, które z Betlejem opromienia drogi naszego życia. Siostry i bracia, każdy z nas powinien mieć takie swoje Betlejem, czyli miejsce, w którym nieustannie rodzi się Bóg. Betlejem jest tam, gdzie panuje miłość i poświęcenie, gdzie pamięta się o samotnych, chorych, smutnych i wątpiących. Betlejem jest tam, gdzie wszędzie w drugim człowieku, a zwłaszcza w tym może nienarodzonym, a także starszym, już niedołężnym, widzi się twarz brata i siostry. Betlejem jest tam, gdzie mimo niepewności panuje radość i pokój, gdzie głosi się chwałę na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Wszystkim wam, drodzy parafianie, w imieniu nas, kapłanów, życzę, abyście w duchu tych wartości przeżywali święta Bożego Narodzenia, jak i każdą chwilę waszej codzienności. Niech nowonarodzony Jezus pomoże wam budować przyszłość, w której zawsze będzie zwyciężać dobro i miłość, w której będzie triumfował blask prawdy, a Boży pokój zdoła ukoić wasze serca przytłoczone troskami, niepokojem, problemami. Niech Boży entuzjazm napełnia wasze serca, was samych, waszych bliskich, wasze domy, środowiska waszego codziennego życia. Siostry i bracia, przeżywamy trudny czas, czas pandemii, który nie pozwoli w tym roku odwiedzić nam was w waszych domach w ramach wizyty duszpasterskiej. Będziemy was zapraszać do świątyni na nasze wspólne spotkania z Jezusem Chrystusem. Ale zapewniamy was o naszej duchowej bliskości, której wyrazem jest nasza codzienna modlitwa w waszych intencjach. Jezu, podnieś swoją rękę i błogosław nasze domy, nasze rodziny, błogosław całą naszą parafialną wspólnotę na radosne przeżywanie tych wielkich tajemnic naszej wiary i naszego zbawienia. Wszystkim szczęść Boże. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, w imieniu liturgicznej służby ołtarza oraz dziewczęcej służby maryjnej pragniemy przesłać wam, drodzy parafianie, najserdeczniejsze życzenie. Niech nadchodzące święta będą dla każdego z was niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień. Życzymy wam, aby odbyły się w spokoju, radości, wśród rodziny, przyjaciół oraz wszystkich bliskich dla was osób. Niech Chrystus, który przychodzi do każdego człowieka, umacnia waszą nadzieję i dodaje sił w realizacji powołań, którymi was obdarzył. A wraz z nadchodzącym nowym rokiem życzymy każdemu z was również dużo zdrowia. Niech nie opuszcza was pomyślność i spełnią się najskrytsze marzenia. Thank you.
Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku. Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku. Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem. Dzień, piękny dzień, dziś nam Bóg go składa w darze. Szczęść Boże, drodzy bracia i siostry. Witamy was w ten wyjątkowy, niepowtarzalny wieczór, na wspólnym wieczorze kolęd. Od Bożego Narodzenia dzielą nas zaledwie godziny. Już za niespełna 5 godzin odwieczne Słowo stanie się ciałem. Syn Boży zamieszka pośród nas. I nikt z nas w tym czasie oczekiwania nie może być sam. Choć wiemy, że w tym roku wiele osób samotnie przeżywa święta cudownej Wielkiej Nocy, w której niebo łączy się z ziemią, blask ciemnieje, krzepnie ogień, a moc truchleje. Dlatego w ten wieczór zebraliśmy się tutaj w kościele, w naszym parafialnym domu, by za pomocą transmisji wraz z wami wyczekiwać nowo narodzonego Mesjasza, aby nikt nie był sam. Kochani, to właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu wieków, pod dachem tkliwej kolędy Bóg się rodzi w człowieku, ten koncert w sposób szczególny dedykujemy mieszkankom Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie, wszystkim chorym, cierpiącym, samotnym, tym, którzy w ostatnim czasie odeszli, do wieczności i rodzinom opłakującym nieobecnych pierwszy raz przy wigilijnym stole oraz naszym rodakom w Chicago. Na tę okazję życzenia przesyła dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubzinie, pan Sławomir Marciniec. Niech w nadchodzącym 2021 roku szczęście i pomyślność nigdy Państwa nie opuszczą, a wiara codziennie dodaje sił i energii do tworzenia i realizacji nowych pomysłów oraz spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Niepojęta drzewo, co na mrozie pękasz, pomóżcie mnie umęczonej wędrować w dalekie strony. O Józefie, ty mnie wspomóż, byśmy doszli gdzie do domu, już ból mi ciało przeszywa. Ach, gdzie ja będę rodziła? Ani łyżki, ani miski, ani deski dla kołyski, ani płatka, ani szmatka. Co ja pocznę, biedna matka? Ciemna nocy, niepojęta drzewo, co na mrozie pękasz, pomóżcie mnie umęczonej wędrować dalekie strony. Lisy po śniegu rysują, wilki zboru nawołują. Gdzie ja samotna w tej drodze Bożego Syna urodzę? Lisy po śniegu rysują, wilki zboru nawołują. Gdzie ja samotna w tej drodze Bożego Syna urodzę? Już nie mogę płakać z żalu, już mnie stopy ogniem palą, a tu jeszcze taka
stopy ogniem palą, a to jeszcze taka droga, ani domu, ani ognia. Mario, czy już wiesz, kim okaże się twój syn, twój mały chłopiec? Mario, czy ty wiesz, że te stópki dwie po wodzie będą kroczyć? Czy ty wiesz, że ta mała dłoń powstrzyma wielki wiatr? Że dałeś życie temu, kto tobie życie dał? Mario, czy już wiesz, kim okaże się twój syn, twój mały chłopiec? Mario, czy ty wiesz, że te stópki dwie po wodzie będą kroczyć? Czy ty wiesz, że ta mała dłoń powstrzyma wielki wiatr? Że dałaś życie temu, co tobie życie da? Mario, czy już wiesz, że pewnego dnia przywróci wzrok ślepemu? Mario, czy już wiesz, że twój synek ma wybawić nas od złego? Czy ty wiesz, że twój chłopiec już niebiańskie ścieżki zna? Że patrząc w jego oczy najświętszą widzisz twarz? Mario, czy już wiesz? Mario, czy już wiesz? W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Thank you.
tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak, że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, który jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. Aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą: pójdźmy do Betlejem i zobaczymy, co się tam zdarzyło i o czym Pan nam oznajmił. Udali się też pośpiesznie i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu, a tak śpiewając usypiała małego Jezusa. Thank you.
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło, albowiem dziecię nam się urodziło. Syn został nam dany, na jego barkach spoczęła władza. On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością odtąd i na wieki. Do naszych serc, do wszystkich serc uśpionych dziś zabrzmiał dzwon. Już człowiek obudzony, już nadszedł czas i dziecię się zbudziło. A razem z nim maleńka przyszła miłość. Maleńka miłość w żłobie śpi, maleńka miłość przy Matce Świętej. Dziś cała ziemia i niebo śni dla tej miłości maleńkiej. Maleńka miłość w żłobie śpi, maleńka miłość przy Matce Świętej. Dziś cała ziemia i niebo śni dla tej miłości maleńkiej. Porzućmy zło, przestańmy złem się bawić i czystą łzą spróbujmy serce zbawić. Już nadszedł czas i dziecię się zbudziło, a razem z nim maleńka przyszła miłość. Maleńka miłość zbawi świat, maleńką miłość chrońmy z lękiem. Dziś ziemia drży i niebo drży dla tej miłości maleńkiej. Maleńka miłość zbawi świat, maleńką miłość chrońmy z lękiem. Dziś ziemia drży i niebo drży dla tej miłości maleńkiej. Się Chrystus rodzi i na świat przychodzi. Ciemna noc w jasności promienistej brodzi. Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują: gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują: gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli, aby do Betlejem czym prędzej pobiegli. Bo się narodził Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Bo się narodził Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.
posłowie nieba. Powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba, bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń, że może z niej uczynić Betlejem. Każdy z nas ma na tyle ciepłe serce, że może przyjąć nowonarodzoną miłość. Do tego wystarczy tylko wiara, nadzieja i miłość. Thank you.
Wzięli udział Julia Boronowicz, Klaudia Skiba, Marcelina Marć, Liliana Herbut, Karolina Pietrucha, Gabriela Boruta, Weronika Świstak, Roxana Szymaszek, Asia Dybowska, Kamil Pietrucha, Marcin Płoch, Sebastian Boś, Kamil Buchenek, Kamila Kuczek, Kornelia Darłak, Marta Świerat, Oliwia Cierpiał, obsługa zaplecza technicznego Kacper Magdoń, Sławomir Ochał, Filip Małodzięć, Hubert Szymaszek, Michał Dąbrowski, Adrian Borowicz. Prowadzący Karol Cierpiał oraz Samanta Żurek.